wygląda na to, że Mitsuru nie wróci przez jakiś czas. Lubię myśleć, że nic jej nie będzie, ale nie jestem pewien tym razem. Tak więc no, do Tartarusa pójdziemy wtedy, kiedy Mitsuru do nas wróci. Tak jest. Tak więc będziemy spędzać trochę czasu z socjalinkami. Au. Reksio, kurde, wie wszystko. Breaking news. Jeszcze więcej przypadków syndromu apatii. Wszyscy są rozczarowani po tym, jak wszystko zaczęło maleć koło 20. A pierdole. Hej, Junpei. Hej, Maciek, myślę, że Chidori mnie teraz nienawidzi. Nie wiem, co zrobisz. Nie wiem, co zrobić. Idź się z nią zobaczyć. A? Tak, masz rację. Może po prostu miała zły dzień. No właśnie, kurde, Junpei, nie poddawaj się. Szalony byk. 121. Co to takiego dla takiego bogacza jak ja? 8 milionów, kurwa. Okej. Okay. Może pójdę... Nie. Chociaż mam pomysł jeszcze, co takiego mogę zrobić. Do tego, kurde, ten hełm zasrany. Słyszysz konwersację? Znaleźli kogoś z syndromem apatii przy mojej szkole, szkółce letniej chyba. Wszędzie jest! Wiem, słyszałem, że ten problem nie jest ograniczony tylko i wyłącznie z naszym miastem. Dzieje się wszędzie! Pandemia, kurwa. Zastanawiam się, co stanie się z tym krajem. Zostanie rozpierdzielony na zawsze. Nie mów tym krajem! Będę mówił, co mi się podoba. Siedź cicho. Afternoon. Nieważne. O kurwa. Literkę. Nie. Co? Zima jest zimna. Musisz cieszyć się temperaturą raczej niż ją przeklinać. Taki jest japoński zwyczaj. Czy rozumiesz? Rozumiesz, czyż nie? Co? Winter mornings are pleasant. To metę oznacza wczesny ranek. Nieważne. Oglądam anime, ale aż takim ekspertem z japońskiego nie jestem. Aigis! Z jakiegoś powodu nie mogłem się skoncentrować na lekcji. To nie tak jak ja. Czemu ty tu jesteś? A w naszym akademiku ciebie nie było? To jest dziwne. O! Yuko. Social link. W sumie niech będzie. Myślę, że to będzie zmarnowane popołudnie, ale... Nie, chwila, najpierw! Hełm, kurde. Dawaj. Nieważne, nie obchodzi mnie to. Moje akademiksy się wzrosły, mimo tego, że nie chciałem tego robić. Dobra, teraz. Z Yuko pochodzę trochę. Siema. Pewnie. O, dalej będziemy mogli awansować. Ja pierdzielę, różowy pokój to nie pasuje do ciebie. Świętujesz twój sukces coachingowy sam z Yuko. To było bardzo dużo ciężkiej roboty, ale jestem szczęśliwa, że pomogliśmy tym dzieciakom. To z tobą, Maciek Kundel. Yuko patrzy na ciebie nieśmiale. O, przepraszam, nie chciałam na ciebie patrzeć. Po prostu zauważyłem, że masz takie długie powieki. Nie, rzęsy. Nie widziałem ciebie aż tak blisko nigdy w życiu, Blusch. A, to znaczy tylko my we dwoje, haha. Tylko panikuję. No, teraz zmieńmy temat. Mam dla ciebie pytanie.
na śmierć i życie. Lubisz dzieciaki, Maciek Kundel? No, jak nie wpierdalają się, gdzie pieprz rośnie i nie wsadzają łap do, nie wiem, do jakichś niebezpiecznych spraw, to ja też lubię, jak się bardzo ciężko próbują. No, niemowlaków nie lubię, bo one jedyne co robią, to tylko wrzeszczą. Wiesz, niedawno zrealizowałam, że jak bardzo lubię troszczyć się o ludzi. Specjalnie, kiedy myślę o... nic. Następne pytanie. Cóż. Powiedzmy, że masz, że jesteś zaręczony i masz dzieciaka. Też, żeby to był chłopak czy dziewczyna, nieważne. Tak jak faceci myślą? To kurwa? No cóż, jeżeli ci chodzi, że nie obchodzi cię to, dopóki bachur jest zdrowy, wtedy z tobą się zgadzam. Cóż, nie chciałbym, żeby dziecko się mnie zajmowało, w końcu jestem taka trochę niezdarna i tak dalej. Chciałbym, żeby dzieciak wyglądał jak ty, Maciek Kundel, skoro jesteś gasp! Co, chcesz się pobawić w koci łapci? Otóż nie chciałem niczego mówić. Oho, co ja mówię? Po prostu zapomnij to, o czym powiedziałam. O nie, zakochała się we mnie, co ja teraz zrobię? To jest straszne! Strength Arcana Hasgrown. Cicho tam na ulicy! Proszę, nie myśl niczego takiego, po prostu coś, co widziałem w telewizji noc temu. W nocy! To był taki show o tym, jak ludzie tam patrzyli, jak dziecko będzie wyglądać poprzez kombinację dwóch zdjęć ludzi. To jest tylko i wyłącznie powód, dla którego z tobą o tym rozmawiałam. Nie chcę, żebyś sobie czegoś o mnie pomyślał. Hej, spóźnia się, po prostu no, wypierdalaj z mojego pokoju, okej? Okej, idę stąd! Nie rób mi krzywdy. Hał, hał! Reksio mnie pocieszy. Reksiu, ratuj. Hał. Pewnie. Hał, hał. Wziął. No kurde! Reksio homunculusa znalazł. No ja pierdo... Reksio to naprawdę potrafi rozpierdzielić czasoprzestrzeń czasami. Nie? No, Reksio się zgadza, bo merda ogonkiem. Nie ma dziś szkoły. Dzyń, dzyń. Hell yeah! Tak. Może z tobą zmaksuję tego socjalinka. Ty gdzie idziesz, Reksiu? Szagal Cafe. To jest jedyne miejsce, o którym mógłbym pomyśleć, gdzie moglibyśmy po prostu usiąść i się zrelaksować. Ale nie jestem pewien, czy powinienem przyjść w moich dresach, wiesz? Hehech. Wygląda na to, że Kazushi jest zmęczony. Jako, że wszyscy wiedzą teraz o moim kolanie, cały czas mi pomagali. To miłe, ale... ćwiczyłem coraz mniej i mniej i ledwo mogę chodzić. Ekspresja Kazushiego wygląda na bardzo poważną. Chcę się o coś zapytać, ponieważ wiem, że dasz mi odpowiedź bez żadnego opierdzielania się. Myślisz, że wygram? It takes guts, man. To nie jest żart, Maciek, jestem poważny. O kurwa. O cholera. Nie, przepraszam, nie chciałem tego robić. Trzeba było powiedzieć, że tak. Wiem o tym. Hał, hał.
Kurde, jak zwykle wszyscy mnie źle zrozumieli, skąd ja to kurde znam. O pewnie, Reksiu, chodźmy, może jakiegoś homunculusa znowu znajdziesz. Hm? Ktoś tutaj idzie. O, cześć, spotykamy się znowu. Spotkanie cię tutaj tak randomowo, niezła zmiana tego. Pogadaliście chwilę, jest. Dobra, teraz muszę modlić się tej całej, tej świątyni małej Okazusiego, żeby mi przebaczył. Hej, dobra wieści, chcesz je usłyszeć? Wiem, że chcesz. Słyszałem, że chłopak, który tutaj się przetransferuje, jest totalnie przystojny. Naprawdę? Nie robisz sobie jakichś jaj? Nie, słyszałem to od kogoś, kto go widział, że jak wypełniał papiery. Jaka klasa? 11 stopień, classroom F. Jak fucker. O, to jest rozczarowujące, ale sprawdzę go później. Hih. Plotki. Czas na godzinę wychowawczą. Z tegoś powodu jest więcej gadaniny między studentami niż zwykle. All right, everyone. Today we have yet another transfer student. Ja pierdzielę, dużo tego. As you all know, this is our third. That makes it a hat trick. Wygląda na to, że klasa się nie śmieje. Please introduce yourself. My name is Ryoji Mochizuki. Hey. I would be grateful if you could show me the ropes. Hey, he's kind of cute. Nie powiedziałbym, wygląda jak na... Dla mnie wygląda na Menela. I was thinking the same thing. Not so loud. Wygląda na Menela dla mnie. Słyszysz, jak dziewczyny szepczą. Nice to meet you. Hej. Wygląda na to, że patrzy w twoją stronę. Ryoji lived overseas for a long time because of his parents' work. So he may not be used to all of our customs. Be sure to explain them to him. I'd be grateful. Now then, you need a seat. Let's see. Oh, that one's open. Second from the left in the front. Połownie? Miss Toriumi? Technically, that seat's taken. You must be present to be a member of this class. So as far as I'm concerned, that seat is available. Nie, żeby być członkiem klasy, musisz być wpisany na listę. Tak więc no. Life is nothing but a game of musical chairs. The rest of you should be careful tak. Too. O kurde. Ostatnio strasznie mnie krzyż boli, nie wiem dlaczego. Wczoraj sobie poszedłem spać, zdrzemnąć się po ciężkim tygodniu. Godzinę się zdrzemnąłem i później kurde wstaję i nie mogę wstać z łóżka, tak bardzo plecy mnie bolą. O, Aegis na niego patrzy ze wściekłym wyrazem twarzy. Good morning. I'm sorry, I didn't catch your name. Jest bardzo ekscentryczne jej imię. You are dangerous. Wiem o tym! Mówiłem, że wygląda jak Menel. Dangerous? I haven't even asked you out on a date yet. A date? I guess what's wrong with you? Rejected from the start. You're an interesting girl. Ona ma słuchawki zamiast uszu, więc jest interesująca. Your teacher understands, Aegis. You haven't had very long to be the new student, and already you have to share the spotlight. Co? I wish your classmates would pay attention to me for a change. Hey, are any of you even listening? Afternoon. O, szkolna wycieczka w następnym tygodniu. O kurde. A dobra, nie będzie żadnych pytań, więc moje akademiksy wzrosły, ponieważ jestem zajebisty. Esling. Tak, muszę błagać tego Kazusiego o przebaczenie, więc... Nie, najpierw ten hełm załatwię. Chyba za trzecim razem, czy tam za piątym razem dostaniemy go. Będę mógł w końcu ten cały quest wypełnić. Tak, tak. Ach, cholera, nie ma go. Palić to, przynajmniej moje akademiksy wzrosły. Gdzie...
Gdzie tutaj? Pewnie. No trudno. Siema. Co myślisz o tym całym Ryojin? Po prostu łazi i podrywa każdą dziewczynę, którą widzi. Myślę, że to kurde Menel. Ach, chciałbym mieć takie jaja jak on. Skąd wiesz, jakie on ma jaja? Ach, no i kolejny. Dobra. Nie, nie chcesz znaleźć homunculusa? Okej. Mitsuru kiedy wróci. Siema Aigis, jak się miewasz. Bądź ostrożny. To jest coś w nim. Nie wiem o co chodzi, ale no, bądź ostrożny. Wiem o tym, kurde. Zobaczmy. Kurde, kiedy ta... Nie, zaraz, tu jest wycieczka chyba. Przed wycieczką Mitsuru wróci. Będziemy mogli iść do Tartarusa. Jeżeli tak, to by było idealnie. Yes. Cześć. Całe szczęście, że dziś wraca. Jak się miewa? Nie wiem. Ale jestem pewna, że czuję się trochę źle. No, nie ten. Nie ma co się dziwić oczywiście. Lunchtime. Proszę. Proszę, Kazushi. Wow! Mamy kolejnego zmaksymalizowanego socjallinka. Czuję się taki zajebisty. Wystarczyło tylko raz z nim pogadać, żeby mi przebaczył. Co ja chciałem zrobić? Ważne. Czuję się świetnie. Siema. Idźmy. Tak, tak. Bawimy się świetnie. Jak twoje kolano, Kaz? Niezbyt dobrze, ale nie mogę za bardzo na nim polegać. W takim razie powinieneś zrobić sobie przerwę. Wybacz, ale możesz dać jakiś masaż kolana dla Kazusiego? Ja? Ja? A, żadnego problemu. Hej, pokaż mi twoją nogę. Wybacz, ty nie ćwiczysz przeze mnie. Nie martw się. To w końcu dla twojego tego... kuzyna, tak? Naprawdę przykro mi. Po ćwiczeniach zdecydowałeś się wrócić do akademika. Rekudan High School in front of the gate. Maciek. Kazushi do ciebie zawołał od tylca. Ty kurde! Czy jesteś wolny? Jestem, ale nie będę się z tobą kurde umawiał. Spadaj. Muszę z tobą porozmawiać. O czym? Cóż, nie chcę, żeby nikt inny tego usłyszał. Wygląda na to, że Kazushi jest denerwowany. Idźmy gdzieś indziej. Na zaplecze? A nie. Myślałem, że na ramen nie zaprowadzisz. Zapach gotowanej, czy tam smażonej ryby wypełnia powietrze. Gdzie powinienem zacząć? Wszystko jest jeden wielki bałagan w moim mózgu. Najpierw pozwól, że dam ci to. Port steak. Mój kuzyn mi to dał. To jest ten... no, good luck charm, wiadomo. Jest tego tak dużo, że nie będę mógł tego nigdy zużyć. Jeżeli zranisz się podczas praktyk, to powinno ci się przydać. Chciałem, żebyś był pierwszym, który będzie o tym wiedział. Decydowałem się. Będę miał operację, by naprawić moje kolano. A co swoją tą obietnicą? Prawdopodobnie nie będę mógł jej zachować, będę musiał to wyjaśnić. W sumie to ma sens, no trzeba
swoje zdrowie na pierwszym miejscu mieć. Tak jakby... No właśnie, to nie to, że się poddał czy coś. Nie chcę, żeby cała drużyna cierpiała przeze mnie i mojego kuzyna. Nawet jeżeli udałoby mi się wygrać, nie sądzę, że czułbym się z tym potem dobrze. Wcześniej myślałem tylko i wyłącznie o wygrywaniu, ale wtedy trener ten ciebie tam grillował przez moje kolano. I myślałem, że zrealizowałem, że nie mogę po prostu myśleć tylko i wyłącznie o sobie. Zdałem sobie sprawę o. W tym samym czasie nie mogę po prostu poddać się z wygrywaniem, w końcu to jest częścią tego, kim jestem. No to w takim razie ja mówię ci, kup sobie parę kart z Pokemonami, zrób sobie talię i proszę bardzo, wygrywaj ile chcesz. Możesz ten, w sklepie antycznym, ponakupywać ich od groma, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy masz klejnoty jakiekolwiek. Od teraz nie będę martwić się o wygrywaniu wyścigów i będę się zajmował moim zdrowiem. Nie mogę cały czas prosić cię o pomoc. Ale chcę ci podziękować za to, że pomogłeś mi, za pomoc, którą dałeś mi do tej pory. Między ćwiczeniami a rehabilitacją będę zajęty, ale wygram. No właśnie, to jest dobry cel, że trzeba to zwyciężyć. To zwycięstwo może być sprawnym kolanem. Kiedyś ciebie też pokonam. Hell yeah! Max! I Ruby. Wyrąbiście. Thor. Tak pewnie go nie zrobię, mam smoka powietrznego, on jest zajebisty. Tak jest. Pójdę powiedzieć mojemu kuzynowi, co się stało i zaoferuję, żeby poszedł ze mną do rehabilitacji. Na rehabilitację. Jestem ciekaw, który z nas pierwszy się ten odzyska zdrowie. W końcu on chce być taki twardy jak ja. Jest! Greetings. Cześć. Mitsuru właśnie powróciła do akademika. Wyglądała na bardzo zmęczoną. Poszła prosto do jej pokoju bez powiedzenia żadnego słowa. Martwisz się o nią? Martwię? Nie, właściwie to nie. Jak to powinnam powiedzieć, czuję się odpowiedzialna za to, co się stało. Nie musisz, to nie było z twojej winy. Ten Jesus z okularami cię zaprogramował w ten sposób. Cześć, Reksiu. Pójdę zobaczyć, jak tam Mitsuru się miewa. Niech wie, że może liczyć na nas. Yukari. Mitsuru. Czy wszystko z nią w porządku? Kurde, wejdź się, zapytaj! Jasnej cholery. A to jest pokój, który byśmy zajęli, jeżeli byśmy grali dziewczyną. Ale jako, że nie gramy dziewczyną, to... No. Fuck y'all, idę spać. W takim razie do Tartarusa kiedy pójdziemy? Ja cały czas czuję się świetnie. Słyszysz konwersację po raz kolejny. Hej, czy widziałeś tego transfer studenta w klasie 2F? Czy on nie jest przystojny? Totalnie nie wygląda, jakby był bezdomny. O tak, widziałem, Ryoji, tak? Jest bardzo przystojny. I bogaty! Pojebało cię, widziałaś te 8 milionów jenów w mojej kieszeni? Tym razem pójdę do niego naprawdę. To niesprawiedliwe, ja go zaklepałam. Przynajmniej myślę, że to są dziewczyny, ale kto wie. After school. Więc... Let's fucking go!
S-Link. W sumie dobrze by było... Tak. Teraz na Yuko się skupić. Potem na Killerce i międzyczasie z Chihiro gadać. Hej, hej! Let's go! A, dobra. Okej. Okay. Wieczór. Hello. I gdzie jest Mitsuru? Myślę, że Tartarus jest trochę dzisiaj niestabilny. Wypadki mogą zdarzyć się częściej przez to. Uważaj. Mitsuru. O Jezu Chryste! No w sumie to wiadomo. O, dobra. Let's go. Znajdziesz homunculusa? A, dobra, też może być. Nie czujesz się już świetnie. Ale ta, nieważne, zamknij gębę. O cholera. Indian Magical Text. Machabrachrata. Padaj! Dobra. Teraz z nią pogadajmy. Pewnie. Accept the... Kurde, o hełmie zapomniałem! Biblioteka? A, dobra, dalej możemy, dobra. Wybacz, że musiałeś przez to przychodzić. Nie martw się. Jeżeli tak mówisz, ale dziękuję. Dobra, zajebiście. Byłam taka zajęta szukaniem przez książki. Wybacz, jeżeli cię ignorowałam, Maciek Sandał. Nie ma problemu, jestem do tego przyzwyczajony. Wybacz, że zajęło ci to tak długo. To miejsce ma tyle interesujących książek. Miałam bardzo dużo kłopotów ze zdecydowaniem się. Czy czytasz dużo, Maciek Sandał? Mangi. Tych wszystkich. Często internet też czytam. Ja też lubię mangi. Moja półka z książkami jest pełna mang dla dziewczyn. Chihiro wygląda na szczęśliwą. No cóż, jestem bardzo sfrustrowana, kiedy główna postać po prostu nie może zapytać... Nie może się umówić z chłopakiem, który lubi, ponieważ jest bardzo podobna do mnie. O, przepraszam, to prawdopodobnie nie jest najlepsze miejsce do rozmów. Każde miejsce jest dobre. Możemy przeszkadzać innym ludziom, tam patronom. Maciek-san. To jest... Czy to nudne spędzać czas z takim nerdem jak ja? Oczywiście, że nie. Bardzo się cieszę, że to słyszę, bo martwiłam się o to od dłuższego czasu. Więc dzisiaj mogłam być sobą z tobą, Maciek Sandał. To jest dla mnie duży krok, dziękuję. Hell yeah! Kolejny level! To jest jedyna rzecz, która mnie interesuje. Tak naprawdę to nie. Tak. Ściemnia się. Widzimy się w szkole. Do widzenia. Mitsuru. Ja pierdzielę! Zobaczę, czy wszystko z nią w pożądalu. Where are you? Jest! Wybacz, ale nie będę mogła pójść do Tartarusa przez jakiś czas. To zrozumiałe. Nie mogę nawet znaleźć powodu, żeby walczyć. Albo powodów, by żyć. Z tego względu. No dobra. Dopóki kurde nie weźmiesz się w garść, nie będziemy mogli pójść. W sumie to niczego... Niczego nie tracimy tak naprawdę, szczerze powiem. Na razie.
Piszesz konwersację. Kyoto Trip jest tutaj prawie, nie obchodzi mnie o ten, jak to się nazywa, nie kościoły, świątynie za bardzo mnie nie obchodzą, ale wciąż jestem podekscytowany tym wszystkim. Ja też chcę zobaczyć sarny. Spooky House of Jumpscares na pewno by ci się spodobało. Tam jest taka jedna sarna, ale ona jest zabija ludzi. Tylko sarny, co? Czekaj, myślisz o narach. Ja myślę o Shikamaru. W sumie to tam z Shikamaru też coś tam z sarnami oni mieli. Cześć Ryo, chuj. Szkolna wycieczka jest za niedługo. Jesteś podekscytowany? Bo normalnie nie mogę wytrzymać takiego mam dużego w spodniach. Upewnij się, że będziemy dobrze się bawić, kiedy tam będziemy. Sposób, w jaki szkoła administruje te całe szkolne wycieczki, jest dość dziwna, nie sądzisz? Pierwszoroczniaki nie idą na żadne wycieczki, ale z jakiegoś powodu seniorzy też nie poszli jeszcze na żadną. Więc w tym roku juniorzy i seniorzy idą razem. Jadą razem. Dobra. Lerka. Mamy F dzisiaj. MWSA, dobra. Pójdę do świątyni, pomodlę się za killerkę, żeby nie sprzedała duszę Jeffowi. I potem... No. Kurde, hełm! No tak. Faculty Office Hallway. Siema, Pało! O kurde. Ja pierdzielę. Muszę zobaczyć, czego Elizabeth może ode mnie chcieć. Bo może jeszcze jakieś te questy pominąłem niechcący, bo w Tartarusie dawno nie byłem. Let's see. Czego tam ode mnie chcesz? Peterman figure. 11-21. Phoenix Ranger Featherman R. Czyje to może być? Nie mam pojęcia. O nie! Ja pierdolę! Trudno. Tego questa już niestety nie zrobię. Chodźmy! No i... Idźmy na spotkanie teraz. Hell yeah! Dawno nie było.